Koniec roku szkolnego i często koniec edukacji to moment, w którym młodzi ludzie zaczynają intensywniej poszukiwać pracy. Nieważne, czy stała, czy tylko dorywcza, warto wiedzieć, jak ją zdobyć. O tym często dyskutowano podczas pierwszych młodzieżowych targów pracy w Dąbrowie Górniczej. Sporo takich informacji też o tym, że dobrą drogą rozwoju zawodowego jest podejmowanie działalności gospodarczej i tutaj nasi fachowcy z Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości próbują pokazać, jaka jest różnica pomiędzy pracą na etacie, a własną działalnością gospodarczą. Wśród poszukujących byli też ci, którzy w czasie wakacji mają dużo wolnego czasu do wykorzystania. Myślę taka, żeby było do uzgodnienia jakby godziny, tak żeby było po prostu łatwo połączyć sobie tutaj, na przykład pójść na imprezę, tu do pracy, no i tak. Nie chcemy też całej wakacji spędzić jedynie w pracy, ale jeżeli również stawka jest dobra, to pomaga to właśnie w podjęciu decyzji. A stawki we województwie śląskim zaczynają się od 19 zł za godzinę. Ofert, zwłaszcza prac sezonowych, jest naprawdę dużo. Większość z nich skupia się w branży gastronomicznej, ale w pozostałych branżach także ofert nie brakuje. To są prace takie pomocnicze w handlu, w gastronomii. To są prace związane też z obsługą call center na przykład, czy prace nawet wyjazdowe w okresie wakacji letnich, gdzie młodzież może ten czas wypoczynku też połączyć z takim pierwszym zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Sytuacja młodych na śląskim rynku pracy od lat jest niezmienna. Mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a to oznacza, że ofert jest dużo, a odsetek pozostających bez zatrudnienia niewielki. Patrząc na strukturę, jest ich około 20% i mówię tutaj o osobach w wieku do 30 lat. Natomiast jeżeli spojrzymy na osoby w wieku do 25 lat, to jest ich zaledwie 9%. Pierwszym krokiem do podjęcia jakiejkolwiek pracy są odpowiednio przygotowane dokumenty aplikacyjne. I jak się okazuje, to wchodzącym na rynek pracy przysparza najwięcej trudności. Często młodzi ludzie mnie pytają, co oni mają tam w tym doświadczeniu wpisać, jak oni szkołę skończyli, dopiero nie mają doświadczenia zawodowego. To ja wtedy piszę, że wystarczy napisać tak zwane podsumowanie zawodowe albo cel zawodowy, że moim celem zawodowym jest praca na takim stanowisku. Młodzieżowe targi pracy odbyły się pilotażowo, ale niewykluczone, że do Dąbrowy Górniczej jeszcze wrócą.